Hej, witam wszystkich was bardzo serdecznie. Ja jestem Dararagor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Undertale. I moi drodzy, ja pomiędzy odcinkiem tym a poprzednim sobie trochę pograłem to fortepianie, popróbowałem tego zrobić, ale po prostu nie wiem, jestem asłuchowy, nie idzie mi totalnie, więc odpuszczam. Po prostu odpuszczam, nie wiem jak to zrobić. Ale trudno, bywa, no. Nie będę oszukiwał, nic to sprawdzę w internecie, więc lecimy i zobaczymy co nas czeka dalej. Jest jednak jeden wyjątek. Duże specjalnego gatunku potworów nazywanych potwory boss. Duże potwory boss są na tyle silne, by przetrwać po śmierci. Chyba po, jak zrobiliśmy Toriel właśnie, to na chwilę to serduszko było i to jest jej dusza, więc widzieliśmy jak przetrwało, lecz tylko na moment. Człowiek mógłby pochłonąć tę duszę, ale nigdy to się nie stanie. I teraz nigdy się nie stanie. Nie stało i nie stanie. Okej, ciekawe czy my wchłonęliśmy Toriel czy nie. To wygląda jak jakiś opuszczony mędrzec tak naprawdę. Jest to posąg. Jego dolna część wygląda na suchą. Jest to posąg. Okej. Ciekawe skąd pada ten deszcz. Weź jeden. A parasol. Zabrać parasol? Zabierz. Zabierz parasol. O! 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 W sumie czy możemy? Myślę parasol na posągu. Ej no! Myślisz parasol na szczycie posągu. Według posągu zaczęła grać pozytywka. Ale urocza. Ale słodka. Ładna nutka. Muzyka wciąż gra i się nie kończy. Okej. Okay. Ooo! Klik, góra, prawo, klik, klik, dół, dół, prawo. Klik, góra, prawo, klik, klik, dół, dół, prawo, okej. Okej. Okay. To tak rozwiąza tę zagadkę. No to kurczę, to teraz jest proste, że tak. Klik, góra, prawo, klik, dół, dół, prawo. I wszystko się robi proste. Co to kulka? Oto legendarny artefakt. Podnieść? No jasne, że tak. Ma za dużo psów. E? Oto legendarny artefakt. Podnieść? Podnieść. Ma za dużo psów. Mogę ten znak? Oto legendarny artefakt. Podnieść? Nie no, zostaw. Jakich psów? Nieznośny pies. Co to jest info? Nieznośny pies, pies, mały, biały pies, głęboko śpi. Wypuściłeś psa. Pies pochłonął. Dawaj to moje! A artefakt zniknął. Aha! What the fuck? Jaka ta gra jest dziwna i nie mam ani psa, ani niczego. Psie resztki. Co to jest? Info. Psie resztki, psi przedmiot, psi... Psiokształtna łuska, która odpada od psiej skorupy. Użyj. Użyłeś psich resztek. Resztka jak w ekwipunku została wypełniona psimi resztkami. Psie resztki, pies, psi pom... Przedmiot. Sieć wypuszczona przez psa w celu oplątania zdobyczy. Użyj psi resztek. Skoczyłeś ich używać. Niełatwa atmosfera wypełnia pokój. Psiałata? Psiałata. Leczy pożar. Psiałata. Odzyskujesz pożar. Pieskie życie.
Ja nie ogarniam, ale to jest zajebiste. Zajebiste i to też. To jest piękna pozytywka, ale... ale najsik, podoba mi się. Mógłbyś mieć jeszcze jeden parasol? Zabierz parasol? Zabierz. Zabierz parasol. Poproszę. Padu, padu, padu. O! Jest odbicie nawet. Jakie zarąbiste. Tu też? Też. Jakie piękne. Yo, masz parasol? Super. Idziemy. No idziesz czy zostajesz? Aha, trzymasz się tak daleko, okej. Jak mnie naśladuje? Ale teraz idziesz z przodu. Lol, co jest z przodu, jesteśmy tarczą. Stary. Anden jest tak... Aidan? Aidana? Jest taka fajna. Bije złych gości i nigdy nie przegrywa. No, do czasu. Gdybym był człowiekiem, pewnie moczyłbym łóżko każdej nocy. Widząc, że przyjdzie mnie pobić, haha. Mówisz? To ja go pobiję. No co, jestem człowiekiem, jeśli tego jeszcze nie widzisz. Tam jest kwiatek. W ogóle tam wcześniej było... Więc pewnego dnia mieliśmy szkolny projekt, który polegał na opiece nad kwiatkami. A w ogóle tam kaczuszka była wcześniej. Król. Musieliśmy go nazywać Pan Dremur. Z ochotą podarował nam własne kwiaty. Skończył się na tym, że przychodzi do szkoły i uczy nas odpowiedzialności takich tam. Wtedy sobie przypomniałem, yo, jak super byłoby, gdyby Anden przyszła do szkoły? Mogłaby pobić wszystkich nauczycieli. Ale czym ma być nauczycieli? Bez sensu, czym ty się jarasz tak? To jest zła osoba, zła kobieta. Może nie pobiłaby nauczycieli. Jest zbyt fajna, by zranić niewinną osobę. No, a mnie chce. Się nie zgadzam totalnie. O, zamek. Ładnie. A, ja chodzę, okej. Okay. Nie mogę wrócić tam. Okej, okay, no to idziemy. Fajowo. Jest klimat. Czemu pobiegać pierwszy? Weź poczekaj. Co to jest? Co? A to jesteś ty, ojej, że tak się wtopiłeś, tam się zacząłeś gapić. Ładne miejsce. Okej, okay, idziemy do kolejnej jaskini, czy? Tak. Zwrócić parasol? Zwróć. Zwrócić parasol. Yo, ta krawędź jest za wysoko. Yo, chcę zobaczyć Anden, co nie? Anden? Aiden? Wezmij się na moich plecach. Spoko w sumie. Yo, idź bez mnie. Nie martw się. Zawsze znajduję sposoby, by przejść dalej. Tylko ty jesteś ciemajdą, ale ważne, że się nie podajesz, młody. Dobra, zwróćmy parasol. Okej, okay, co to jest? Determinacja. Ciemno. Jasno. Ciemno. Jasno. Pogodny dźwięk oddalonej pozytywki wypełnia cię determinacją. Zapisz. Most. Super. Level 5. Aragorn. Mógł być lepiej. Ludzie pełni lęku przed naszą mocą rozpoczęli wojnę. Zaatakowali niespodziewanie, bez litości. O, co za okropni ludzie. No, nie dziwię się. Pod koniec trudno było to nazwać wojną. Ludzie zjednoczyli się w sile i byli zbyt potężni, a my, potwory, zbyt słabe. Nie zabrani ani jednej duszy. Ani zliczona liczba potworów została obrócona w pył. Aha, czyli wy chcecie duszę, oni po prostu chcieli was zabić i tyle. Dobra, idziemy dalej, ale jestem nic niewinnym człowiekiem, co ty chcesz tym. O, znowu ten motyw. Jest cicho. O! 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 Fuck off! Wiesz, że mnie pokonasz, gnoju? Słaby jesteś. Znaczy słaba, powinien mówić. Kuwa, to jest labirynt. Na górę. Na dół. Nie, na górę. Nie, na dół. Na dół. Na dół. Tędy. Fuck! Tu.
tu. Tu? Nie. Muszę cofnąć. Co, męczysz się? Gnoju? Wy z takimi mocami przegraliście. Shit! Wygrałem. Fuck, jeszcze się nie poddał. A, dobre. Wygrałem. Shit. Cholera. Jak schowam się tak, to mnie nie widzi. On mnie na pewno nie widzi. Znaczy ona. On? Ono? Ono? Ty mogę pasem spację? Nie mogę. Shit, to wracamy. Mam psie szczątki. Nie, zawaham się ich użyć. Uciekaj. Jest tu. No i co? Aha! Ty tchórzu, nie umiesz walczyć jeden na jeden z moją duszą? No co, spadłem. Na coś miękkiego. Ten głos dobiegł chyba z tego miejsca. A? Och, upadłeś tu. Czyż nie? A? Nic ci nie jest? No już, wstawaj! Aragorn? Tak? No bo skąd to znasz moje imię? Ładne imię, ale dziękuję! Ja jestem... Nie pisał co? Ja jestem coś. Lol. O. Lup. Gdzie my jesteśmy? Co to są? Kupa śmieci. Jest tu dość trochę nazw, które rozpoznajesz. A, to jednak tu lądują jakieś rzeczy ze świata ludzi. O, determina. Ten wodospad prawdopodobnie wypływa ze szczytu góroty. Od czasu do czasu niewielki śmieć przypływa z nurtem wody. Nawet są misiek jakiś tu. I wpada w bezdenną przepaść znajdującą się poniżej. Według tego niekończącego się cyklu bezużytecznych odpadów wybędzie determinacją. What? Czemu? Mogę sobie coś wziąć? Nie mogę. No to dalej. Rower! Położyłeś swoją dłoń na tym zardzewiałym rowerze. Z kleską wydobył się dźwięk rozpaczy. Jeszcze raz! Genialne. Co to jest? Zniszczony komputer. O! Pusty w środku. O! Zamrażarka. Nie ma marki. Nie widać na niej żadnych śladów zużycia. Wewnątrz znajduje się dwie tabliczki kosmicznego jedzenia w suchym lodzie. Wziąć jedną? Tak. Ma za dużo rzeczy. Co? Niemożliwe. Psie resztki użyj. Użyj psie resztek. Skończyłeś ich używać. Niełatwa sprawa wypełnia pokój. Rzeczy. Psie resztki. Aha, i mogę... Mogę jakoś... Nie mogę tego jakoś użyć, psich resz... Psie... A, przełatę to zamienię, okej. Mam za dużo rzeczy. Naprawdę? Chciałbym wziąć kosmiczną... Dobra, jak wiemy, to jak coś możemy się tu cofnąć, bo to trzeba pamiętać. Pudełko na płytę DVD za nim... O! Na jej krawędzi widać nerwowe zarysowania po pozorach. O. Wygląda jak zwykła kuchełka treningowa. Chcesz ją pobić? Nie. Patrzycie sobie w oczy przez moment. Nie chcę jej bić. Oho. A tam jeszcze czekolada, mogę po nią wrócić? Co ci jest? Pojebało cię? Haha! Zbyt chórzliwy, by ze mną walczyć, co? Jestem duchem, który żyje wewnątrz tej kukły. Mój kuzyn też żył wewnątrz kukły. Do momentu, w którym zniszczyłeś jego dom. Co?
My, duchy, przez całe swoje życie szukamy odpowiedniego ciała. Po czym z dnia na dzień, powoli, wzmacniamy z nim więź. Aż pewnego dnia stajemy się cielesnymi istotami. Duchy stają się cielesnymi istotami po wysysaniu energii z istot żyjących? Ciekawe. Możemy się śmiać, kochać i tańczyć, tak jak każdy. Ale ty, przyszłość mojego kuzyna, całkowicie ją zrujnowałaś. To była ta pierwsza kukiełka. Przepraszam, nie wiedziałem, bezczelnie wiedziałem, że mogę oszczędzać. Człowieku, lepiej, żebyś też nie był złączony ze swoim ciałem. Bo zamierzam kraść twoją duszę. Wściekła kukła blokuje drogę. Przyn. Wściekła kukła. Sprawdź. Wściekła kukła jest duchem, więc fizycznie ataki go nie zranią. Żałosny! Jak ty atakujesz niby? Ała! Okej, czy muszę być na środku? Au! Wykukły! Uważajcie, jak celujecie swoje magiczne ataki. Hej, ty, zapamiętaj, co mówię o magii. Okej, on sam siebie. Pogadaj. Zagadałeś do kukły. Nie zapowiada się zbytnio na rozmowę. Nikomu się to nie podoba. Pokonam cię, wezmę twoją duszę. Ale czemu? Zostaw to w spokoju. Ała. Boli? Ciekawo wykonuje taniec skank bez rąk. Pogadaj? Za każdy kół, okej. Czyli to okej, muszę cię po prostu pokonać i tyle. O, dostał! Oszczędź? Stanę na wystawie w krótkim sklepie. Ale czemu chcesz to zrobić? Oła, ale on bije. Strasznie bije. Wszystko tego, czego prawdzie będzie moje. Pojebało cię, gnoju. Fuck. O, dostał. Ciekaw roznosi we mnie na całe okno dialogowe. Weź odpuść, chłopie, no. Ale muzyka jest fajna. Jak on miał na imię? Ała. Ciekła kukła, pogadaj. Mogę się uleczyć, ale nie chcę. Nie zapowiada się zbytnio na rozmowę, komu się to nie podoba. Nieważne. Okej, w sumie spoko. Dostał. Chodź tu. Trochę mi się kojarzy ta muzyka z Electro Swing Dance. Swift Dance, no. Dostał. Dobra. Nie, tam miałeś atakować. Defensywa, tak. W sumie defensywa tylko ma tak, trochę niezbyt kupujące. Dostał, to mocno. Mówiąc jeszcze, że mówiąc, bym sobie odnowił trochę HP. Ale czy to ma sens? Chyba nie. Uuu! Hej, ludziska! Pojebało. Kukły. Pamiętacie, jak mówiłem, żeby nie strzelać we mnie? No więc... Nieudacznicy, zwalniam was! Wszystkich was zastąpiono. Aha. No i co ty teraz mi zrobisz? Teraz zobaczysz moją prawdziwą potęgę. Polegającą na osobach, które nie są śmieciami. Właśnie w parku wypełnił pokój. Pogadaj? Zapowiada się zbytnio na rozmowę, nikomu się to nie podoba. Robokukły, magiczne pociski. Robokukły? Off. No, za późno.
Znaczy za późno się odłączyły mnie. Ej, spoko! Wiem, jak cię to zrobię. Dawaj, jeszcze raz. Dostał. Dobra, teraz będzie ich coraz więcej tych robuków. Finalny atak. Spoko. Ała. Jak mnie pisknął? Nie wierzę. Ci goście są jeszcze gorsze od tamtych. Nieważne. Po co mi przeciele? What the fuck? Mam noże. Fuck you. Skończyły mi się noże. Co teraz? Ale to nie ma znaczenia. Nie zabijesz mnie, a ja nie zabiję ciebie. Być uwierzony w tej walce. Na zawsze! Pojebało go. Co to do cholery? Co to było? Toriel? Kwaśny deszcz? O, zapomnij o tym. Idę stąd. To ten duch! Wybacz, przeszkodziłem wam, prawda? O, co my ciebie uratowaliśmy! Jestem ciekawy tutaj wyborów, gdzie na przykład byśmy go gnębili, gdybyśmy nie pomagali i tak dalej, bylibyśmy złymi ludźmi. Złym człowiekiem tak naprawdę, co by się działo? Tylko jak tu przyszedłem, twój kolega se poszedł. O nie, chyba mieliście tu ubaw. O nie, chciałem tylko się przywitać. O nie. Ej, dobrze zrobiłeś. No, to chyba idę do domu. Och, jak chcesz to... Padnij. Ale nie nalegam. Rozumiem, jak będziesz zajęty. Spoko. Nie martw się. To tylko propozycja. W sumie mogę iść do niego. Masz tu ten... Masz zapis. Hej, mój dom jest tu na górze. Na wypadek, jakbyś chciał mnie odwiedzić. Albo na wypadek, gdybyś nie chciał. Chcę. Ej, chcę cię odwiedzić. Czujesz łagodzący spokój. Jesteś wypełniony determinacją. Ej, chcę. Cicha okolica. Ej, no. Jest cicha. Kaczuszka. Ten mały ptaszek chce cię przenieść na drugą stronę. Zaakceptować ofertę ptaszka? Lećmy. Nie da rady. Nie da rady. Ty dał radę. Kurwa, dał radę. A ja wiesz, że jeszcze muszę wrócić. Ja chcę tutaj przyszedłem tylko schować żarcie tak naprawdę na później. Ty poczekaj tu na mnie. Ty poczekaj tam na mnie, okej? Okay? To jest skrzynka. Użyć pudełka? Tak. O, ja cię... Psie łatę schowam i psie ręczki i... Mocną rękawicę, bo już nie potrzebuję. Tak naprawdę teraz mam... staty. Mam baletki. Czy beletki? Czy mogę użyć jeszcze raz kaczuszki? W ogóle źle to brzmi. Użyć kaczuszki! Bo w jakim sposób? Mogę? Ten mały ptaszek chce cię przenieść na drugą stronę. Zaakceptować jak najbardziej, poproszę. Dodasz trochę basu tak naprawdę, kurwa, da się przy tym tańczyć i bawić, na imprezę puścić. Dzięki, mała kaczuszko. Pomogłeś mi bardzo. Doceniam to, dzięki tobie mogę wziąć trochę czekolady znowu. Wziąć tabliczkę kosmicznego jedzenia zamrażarki? Tak. Zdobyłeś pokarm astronauty. Mogę jeszcze? Wziąć tabliczkę kosmicznego jedzenia zamrażarki? Tak. Zdobyłeś pokarm astronauty. Pusta zamrażarka. No i zarąbiście. Teraz mamy rzeczy i mamy pokarm astronauty info. Pokarm astronauty leczy 21. Pokarm dla zwierzęcych astronautów. A dzieci tak zwierzęta, więc mi się zgadza. Nie, ja to powiedziałem. Północ, włości bloków, wschód. Hotla.
Wioska Tame. Hotland. Północ, właściwie blok. Mieszka tam na górze. Tu mieszka? Ej? O, masz kompa! Och, przyszedłeś. Wybacz, ja nie spodziewałem się. Nie mam tu dużo, ale czuję się jak u siebie. Co to są za książki? Czy ta płyta jest podpisana upiornuta? Wysłuchać? Słuchaj. Otwórz płytę. Wiecie, co to jest muzyka? Bardzo mi to przypomina nutę z Inspektora Gadżeta. Bardzo. Wiecie, początek Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Dobra, a to? Ta płyta jest podpisana Upiorn Fala. Dawaj, wysłuchać. To jest to samo, tylko że inna wersja. To jest lepsza. A to? To jest powiedziane Pada Duch. Wysłuchać. To jest słabe. To pajęcza sieć. Jest na niej ulotka z wyprzedaży wypieków. Ma coś telewizji? Och. To moja telewizja. Leci na niej program, który lubię oglądać. Czasami. Och. Okej. Okay. Okej, czy to jest twórca muzyki? Spoko. A co to jest to? Och, jesteś głodny? Załatwię ci coś do jedzenia. No to kanapka duch. Chcesz spróbować? Tak. Spróbowałeś ugryźć kanapki duch. Twoje zęby przeleciały przez nią. Och, nieważne. To będzie na poudanym posiłku lubię położyć się na podłodze i czuć się jak ostatni śmieć. To rodzinna tradycja, bo też chujowa tradycja. Chciałbyś dołączyć? Tak. Okej. Okay. Rób to co ja. No to lecimy. Leżysz tak długo, a się nie poruszysz. Więc rusz się dopiero jak zechcesz wstać chyba. I dosłownie przy tym akompanencie z tej muzyki mogę tak leżeć w nieskończoność? Nie ma muzyki. Wow! Ty, i to jest faza. I się połóżmy i widzimy takie gwiazdy i to wszystko. Sztos totalny. Nice! Wow! W ogóle moi drodzy, poprzedniego odcinka po bokach się... Chyba poprzedniego odcinka, jeśli się nie mylę, po bokach się pojawiły takie paski dodatkowe, które trochę ozdabiają grę, żeby nie było takich czarnych pasków. Pytanie, czy chcecie je zostawić, czy mam je wyrzucić. Dajcie znać w komentarzu. Ale no, przy takiej fazie tu możemy siedzieć, wiecie, wziąć coś do picia. Znaczy, leżąc się nie powinno pić, w teorii, ale wiecie, o co mi chodzi, taka totalna faza i... Jeśli to oznacza, jak się czuć jak ostatni śmieć, czyli doświadcza trzeciej gęstości, czemu nie? Koniec. Koniec leżenia. No, to był mnie. Dzięki. Spoko. Przeglądarka komputerze jest otwarta na forum o tematyce muzycznej. No, ty tworzysz tę muzykę. Przeglądarka, no okej, okay, czyli ty jesteś muzykiem i ty tworzysz tą piosenkę. Nawet spoko. Będę dalej robił tą składankę muzyczną. Spoko, to ja sobie idę. Miej zabawy. Tu mogę wejść? Zamknięte. Spoko. Chcę wejść jeszcze tu. O, kukełka. Co? 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 Z tego żyję. The fuck? Pok, pok. Chyba nikogo nie ma w domu. Chyba nikogo nie ma w domu. No wkurw się, otwórz mi. Chyba nie. Chyba to bez sensu. Ty chłopie. Nie czaję, o co chodzi, ale... Wygląda to znajmniej dziwnie. Dobra, chodźmy dalej. Tu, 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 tu.
Jo, mordo, co to jest? Dziwne. Jestem teraz w pracy. Znaczy się, witam na ślimaczej farmie rodziny bloków. Ta, jestem jedynym pracownikiem. To miejsce dawało kiedyś duże zyski. Ale nasz stały klient pewnego dnia zniknął. Teraz odwiedza nas tylko ten włochaty gościu raz na miesiąc. Co to jest? Ten ślimak liczy banknoty. Spoko. A ten? Tak długo czekałem na drugi dom. A ten koleś udaje ślimaka. Ślim. Długa podróż maluje się przed tobą. Ślim. Obyś dotarł daleko poza horyzont. Ślim. Tak ślimaczy sam Bajlon. De facto, co? Ślimak. Z jakiegoś powodu nie może powstrzymać się od myśli, jak on smakuje. Mogę go zjeść? Ej, jedzą ślimaki, nie wiem gdzie, chyba we Francji jedzą, czy we Włoszech. Ale jedzą ślimaki. Więc w sumie... Co to jest? Czy to są... Błagam, mogę? Chcesz zagrać w grę? Nazywa się Błyska Ślimak. Ślimaki będą się ścigać i jeżeli żółty ślimak wygra, to też wygrywasz. To tylko 10 złotych za grę, graj. Okej. Okay. Wciskaj cały czas Z, żeby zachęcić swojego ślimaka. Gotów? What? Czemu płonie? Koniec wyścigu. Och, chyba za bardzo zachęciłeś ślimaczkę. Cała ta presja chęci wygranej serii ją dobiła. Och. Chcę zagrać w grę, nazywa się Błyska Ślimak. Ślimaki będą się ścigać, jeżeli żółty ślimak wygra, ty też wygrywasz. Tylko 10 złotych gramy. Okej, okay. Wciskaj cały czas Z. Nie wcisnę ani razu. Wciskam za tą, w ogóle się zatrzymuje. Dawaj! Uda ci się! Nie, no nie uda mi się. Czemu żółty? Nie mogę sobie zagłosować na kogo chcę? Myślałem, że to będzie taka gra. Koniec wyścigu. Och. Oboje się staraliście. Ale ślimaczka wygląda na zniechęcona. I starania nie wystarczyły. Och. Fuck off, naciągasz mnie. Nie gram z tobą więcej. Nie gram z tobą, kantujesz. Ewidentnie kantujesz. Nie wiem, czy da się to wygrać. Chyba nie. Może się da. Ej, nie potrafię. O, pudełko. Co jest na dole? Woda. W sumie tylko woda. Dobra, moi drodzy, ale na razie to starczy. Ja zapisuję grę. Nie my, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku Undertale'a. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas z naszym Bloomem, naszym duchem, z depresją. Doświadczyliśmy trzeciej gęstości, moi drodzy, leżąc wygodnie sobie na podłodze. Zachęcam was wszystkich też do położenia się teraz na podłodze, włączenia sobie relaksującej muzyki. Najlepiej z Undertale'a, to co leciała. I pomyślmy o kosmosie. Czemu nie? Pomyślmy, moi drodzy, o kosmosie albo o pięknych kobietach anime. Co by były, gdyby żyły w naszym świecie? To jest plan, moi drodzy. Wasze zadanie na dzisiaj. A teraz, moi drodzy, adios.